Mamy dzisiaj wspaniały majowy deszczowy dzień. Dzisiaj rano było bardzo ciepło i duszno, a teraz padało i jest ciemno jak w dupie, a moja czaszka się rozpada na kawałki od niskiego ciśnienia. I wpadłem na pomysł, że zrobię dla Was film o tym, jak w zasadzie się przed deszczem zabezpieczyć, jak się jeździ na rowerze. Pierwsza rzecz, na której chyba najbardziej nam dzisiaj zależy, to jest telefon. I obojętnie jak będziesz ubrany i tak dalej, no martwisz się, żeby ci nie zmokły dokumenty i telefon, który pewnie ci kosztował dużo pieniędzy. Więc ja ze sobą zawsze wożę jakiś worek, albo taki, wielokrotnego użytku, albo jest takie coś, troszkę mniej szczelne, ze sklepu papierniczego za 8, albo możesz mieć ze sobą woreczek śniadaniowy, reklamówkę, cokolwiek by było szczelne. I po prostu jak pada deszcz, to wkładasz to do plecaka, do kieszeni, gdziekolwiek, w takim woreczku i o tyle już jest bezpieczniej, a ty co najwyżej dojedziesz do domu czy do pracy zmoczony. Natomiast jeżeli chcesz zabezpieczyć przed deszczem siebie, no to w takim razie polecam ci kurtkę. Możesz mieć albo kurtkę, która jest trekkingowa, na przykład może posiadać jakieś wywietrzniki i tak dalej, ale przede wszystkim kaptur, w którym wygląda się jak idiota, ale działa. Albo możesz zainwestować w kurtkę rowerową, która będzie dużo mniejszych wymiarów. Będzie się mieściła w takim małym opakowanku, dla porównania to jest telefon. I będzie ci chroniła przed deszczem, natomiast często one nie posiadają kaptura na głowę, więc możesz dotrzeć do pracy z mokrą głową. I te kurtki z reguły posiadają przedłużany tył. Natomiast problem jest tego typu, że jeżeli jedziesz w takiej kurtce i nie masz błotników, to pomimo, że ten tył nawet w tej rowerowej jest przedłużany, to i tak nic z tego dalej dojedziesz z ochlapanym dubskiem, a koła, przednie koło będzie ci chlapało na nogawki, tylne też ci będzie chlapało na nogawki i upieprzysz sobie spodnie, zapiaszczysz sobie spodnie, usypisz sobie buty. Więc jak sobie z tym radzić? Przede wszystkim rower powinien mieć jak najpełniejsze błotniki zamocowane i z przodu, i z tyłu. Poza tym możesz albo przebierać się podczas dojazdu w takie spodnie, które są wykonane z jakiejś membrany, Gore-Texu czy czegokolwiek. Ja mam taką malusieńką paczuszkę, która się wyjmuje do pełnowymiarowych spodni, które mają na samym dole rzepy, więc tą nogawkę, szerokość tej nogawki można regulować. Ja kupiłem sobie Columbia Titanium z Gore-Texem, używaną za stówkę i to są spodnie w wersji pakable, które pakują się do kieszeni. I wtedy, kiedy wiesz, że te dni będą nieco bardziej deszczowe, możesz sobie takie spodnie sprawić i założyć je właśnie albo na zwykłe spodnie, albo po prostu je sobie zamienić. Ja swoje kupiłem za stówkę, więc jeżeli ci nie zależy tak bardzo i sobie dorwiesz coś podobnego, to możesz z nich zrobić krótkie spodenki i wtedy nawet w letnie dni w miarę możliwości dojechać suchym, a jednocześnie niezgrzanym. Kolejną rzeczą, którą warto zabezpieczyć, są buty. Zabezpieczając buty, możesz sobie kupić coś takiego. To są takie owiewy, tak się to profesjonalnie nazywa i zakłada się to na but. Natomiast, szczerze powiedziawszy, o ile tylko jest powyżej 10 stopni, to ja po prostu jeżdżę w sandałach. Bez skarpetek, często jeszcze podwijam jakieś nogawki, albo właśnie założę takie długie spodnie, albo mam w ogóle krótkie spodenki i jeżdżę w tych sandałach. Wolę, żeby mi stopy trochę zmarzły, mam malutki ręcznik, wytrę stopy, założę skarpetki i jakieś tam mam, nie wiem, na przykład buty do przebrania w pracy, chociaż jak wiecie, przynajmniej część z Was wie, pracuję tu, czyli w domu, czyli nieważne. Natomiast takie owiewy, co ciekawe, da się też nawet założyć na sandały, więc nie jest to najgorsze rozwiązanie. Natomiast mnie one zjeżdżały z butów, pomimo tego, że je tam dość lepiej zabezpieczałem. No i jeżeli masz zwykłe buty, to bardzo szybko zaczyna ci się w nich noga gotować. Nawet jeżeli nie masz ocieplanych tych owiewów, tylko są zwykłe, no bo jednak to jest sztuczne, robi się duszno, wszystko się zaparza i jest, że tak powiem, na dwa razy, więc ja wolę już mieć te zimne stopy, jeździć w tych sandałach, żeby było troszkę przewiewniej. No i teraz jeszcze ostatnia rzecz, czyli zabezpieczanie bagażu, ponieważ mamy ze sobą często inne rzeczy, które wozimy, poza telefonem, może jakieś dokumenty, portfel albo jeszcze więcej rzeczy, więc jeżeli nie masz dużo rzeczy, to możesz sobie kupić taką saszetkę na ramę. Ją się zapina koło mostka, posiada wodoodporny suwak, faktycznie bardzo dobrze się sprawdza, do środka możesz napchać co tylko chcesz. Możesz jeździć również z plecakiem. Ja korzystam z plecaka Wałdę, który posiada taki oto pokrowiec wodoodporny. Jego się po prostu zakłada normalnie na plecak,
Tu pod spodem jest zwykły plecak. I to faktycznie naprawdę dobrze się sprawdza, nie puszcza wody. Możesz skorzystać z tego plecaka, który już masz i albo kupić sobie właśnie jakiś worek do środka, gdzie zabezpieczysz wszystkie rzeczy, na których ci zależy. Albo podobny pokrowiec możesz kupić za około 30-50 zł i po prostu zaadoptować do tego, co już posiadasz. Możesz też kupić torbę, która jest wodoodporna, albo bardzo prosta sakwa wykonana z materiału totalnie wodoodpornego. To jest model Crosso Dry. To się zaczepia na bagażnik i w tym często też wożę jakieś rzeczy, gdy pada deszcz. Także więcej jakby porad na ten temat nie mam, poza tym, żeby się nastawić na to, że jak pada deszcz, to się przemoknie i żeby mieć ze sobą jakąkolwiek wiatrówkę absolutnie zawsze i pamiętać o tym, że błotniki rowerowe to nie jest wiocha, ponieważ chronią naprawdę bardzo dobrze nasze spodnie i buty od wody, która może się dostać spod kół. I dobrze by było, żebyś pamiętał, żeby swój telefon zabezpieczyć jakimś woreczkiem. No i chyba to by było tyle, co chciałem dzisiaj przekazać, więc dzięki za oglądanie i na razie.